utwór ten dedykuję dla Jonasza, redaktora naczelnego tygodnika Fakty i Mity. Wbrew pozorom chyba jednej z najbardziej normalnych i obiektywnych gazet w Polsce, w której to prawda nazwana jest prawdą, a gnój gównem. Jonasz wraz z innymi dostał się do parlamentu i mam nadzieję, że wreszcie odmienią oblicze Polski. To jest, przywrócą Polsce normalność, gdzie polityk będzie politykiem, ksiądz księdzem, a nie odwrotnie. Gdzie rekolekcje i spowiedzi będą się odbywać w kościołach, a nie w szkolnych salach gimnastycznych na rozkaz i pod przymusem. Gdzie nie będzie podziału na prawdziwych Polaków, katolików i tych innych, gorszych. Gdzie Polska nie będzie straszyć i rozśmieszać świata politykami typu Macierewicz, Fotyga, Kaczyński czy wielu jeszcze innych, nie wspominając o teletubisiach. I wreszcie, gdzie Polska będzie ojczyzną dla wszystkich jej obywateli, bez względu na poglądy, pochodzenie, orientację czy wyznawaną religię. Gdzie po prostu będzie normalnie. Jonaszu, czy słyszysz ten płacz dziecka? Ono płacze, bo jest głodny. Jego mama nie może mu zrobić kanapki do szkoły, bo nie ma z czego. Jego tata był kiedyś pracownikiem PGR-u i mieli wtedy wszystko. Pieniądze, pełną lodówkę, ubranie, czasy, kolonie dla dzieci. Niczego im nie brakowało, byli szczęśliwi. Ale on tego nie pamięta, bo jeszcze jego wtedy na świecie nie było. Ktoś im kiedyś powiedział, że nie mają wolności, ale oni tego nie rozumieli, bo przecież nikt ich w więzieniu nie trzymał, ani niczego nie zabraniał. Robili to, na co mieli ochotę, a później nastąpiła demokracja i wolność. I przyszli źli ludzie w garniturach i krawatach, którzy jednym podpisem zniszczyli wszystkie PGR-y w Polsce. Ponad 2 miliony ludzi straciło swój byt i nikt się nimi nie przejmował. Tata jego długie lata szukał pracy, ale nie mógł jej znaleźć, bo ci źli ludzie w garniturach i krawatach inne zakłady też poniszczyli i rozkradli. Widząc swoją beznadziejną sytuację i wstyd względem rodziny, a zwłaszcza dzieci, że nie może ich wyżywić, tata jego popełnił samobójstwo. Zachlał się na śmierć tanim winem. To polepszyło ich sytuację, gdyż ZUS wypłacił odszkodowanie, ale na krótko. A czy słyszysz ten śmiech, jakże radosny, innego dziecka? Ono się śmieje, bo jest szczęśliwe. Jego tata jest bogaty, ma dużo ziemi, lasów, pól, łąk, domów, budowli, kamienic, pałace, służbę, bardzo drogie samochody i nie płaci podatków, bo jego tata jest księdzem kościoła rzymskokatolickiego w Polsce. Dlaczego, kurwa, zarżnęli PGR-y? We'll be right back.
to fajnie gra. Wpierw upadłość, potem kradnie co się da. Sprzęt maszyny to co jakoś wartość ma. A że ludzie są bez pracy, każdy nikt to w dupie ma. Tra la la la, jak to wszystko fajnie gra. Wpierw upadłość, potem kradnie co się da. Sprzęt maszyny to co jakoś wartość ma. A że ludzie są bez pracy, każdy nikt to w dupie ma. Sporo ziemi też zostało, dobrej klasy co tu pić. Bierze ten, co wciąż mu mało, co w bogactwie pragnie żyć. To nie rolnik, ni robotnik, ani ten co orał ją. Bo tą ziemię i nadana przydzielili dla plebana. Tra la la la, pleban dużo ziemi ma. Ja się pytam, po co księdzu ziemia ta? Chyba wpadłem, unia dużo dopłata. Śmieszna prawda, skąd wynika? Mamy księdza łapsarnika. Tra la la la, pleban dużo ziemi ma. Ja się kurwa pytam, po chuj księdzu ziemia ta? Chyba wpadłem, unia dużo dopłata. Śmieszna prawda, skąd wynika? Mamy księdza łapsarnika. Zawsze wzruszał mnie widok księdza za pługiem. Brał, kradli duży, kradli mały, kto okazję dobrą miał. Żeby zgodnie było z prawem, pozmieniali parę praw. I legalnie już się zmienia ze złodzieja w biznesmena. Tra la la la, znowu wszystko fajnie gra. Wczoraj państwo, dziś właściciel jestem ja. Tylko w Polsce taki przekręt może być. Po co ciężko tu pracować, skoro można kombinować. Tra la la la, znowu wszystko fajnie gra. Wczoraj państwo, dziś właściciel jestem ja. Tylko w Polsce taki przekręt może być. Po co ciężko tu pracować, skoro można kombinować. Potem wszyscy się sprzeczali, kto dziś w Polsce rządzić ma. Czy ten czarny, czy ten biały, bo czerwonych już nie ma. Chciałby czarny, chciałby biały, że korycie dobrze jest. I tak długo z tym się srali, aż konkordat podpisali. Tra la la la, Polska nowe prawo ma. Już nie polskie, bo Watykan się tu pcha. Teraz pleban dużo władzy w sobie ma. Przecież każdy wciąż pamięta, jak ksiądz wybierał prezydenta. Tra la la la, Polska nowe prawo ma. Już nie polskie, bo Watykan się tu pcha. Teraz pleban dużo władzy w sobie ma. Przecież każdy wciąż pamięta, jak ksiądz wybierał prezydenta. Dziękuję dla Radia Maryja. Dziękuję dla ojca Rydzyka. Dziękuję dla Wehrmachtu, że swojego czasu wcielił swe szeregi dziadka Tuska. Dziękuję. Za te wszystkie przekręty pójdą chłopcy do piekła. No bo czym mogę nastraszyć Polaka katolika? Na pewno nie polskim wymiarem sprawiedliwości. Tu obowiązuje konkordat jeszcze.